Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zabieg, pierwszy zabieg odchłaszczania buraków w technologii Conviso Smart. Dzisiaj lecimy z Conviso One, środek chwastobójczy, pierwszy zabieg 0,5 litra. Zaraz pójdę na polewą, pokażę jak wyglądają buraki. Tutaj to Florasuram 50 gram w litrze i Trinkarbazon metylu 30 gram w litrze. Odmiana jaką mam to Gladiata Smart KWS-u. Tylko do tych buraków są te, no tam jeszcze chyba są jeszcze jakieś inne nowe, widziałem odmiany. Pokażę wam na polu jeszcze jak tam wygląda plantacja. O, tak wygląda plantacja. O, zaraz wam pokażę. O, w takiej fazie jest komosa. To zaraz obok tego buraczek rośnie. Ale nie wiem, czy to jest ten burak właściwy. Nie, to jest burak właściwy. Tu są jakieś pewnie samosiewy tych buraków pastewnych. No podobno idealna faza taka jest. O, tu są buraczki. 3 literki wczoraj wieczorem wypadało. No jest tych chwastów, czekaj, rzepaki, gdzie tu. Niektóre takie są rzepaczki. Tu widzę, że już o, no w fazie ścieni dopiero. O, tu jest ten większy, żeby pokazać. Jest tych chwastów teraz po tym deszczu, jakieś jednoliścienne widzę. Rzepaczki, te drobnych bardzo dużo tam. Rdesty, nie rdesty. A buraczki, o, ładnie rosną. Elegancko. I do zabiegu jeszcze będę dodawał Adpolan 80 EC. Nie, czy co to? Już nie pamiętam. EC chyba. O, olej, nie? Zalecany. O, witam w kolejnym filmie. No jak widać, wczoraj nagrywałem początek filmu. Dobrze, że nie wlałem środka, bo no, taka mrzaweczka padała, nie padało. Troszkę tam porosiło, zrobiło się mokre już i no, musiałem poczekać na dzisiaj. Dzisiaj jest 1 maja. Rano wstałem o 5. Był lekki tam przymrozek, musiałem poczekać do godziny 10, żeby, no nawet nie do 10, ale żeby trochę się cieplej zrobiło i dobrze w sumie może nawet jak, że nie robiłem tego zabiegu wczoraj. Pokazywało, że 2 stopnie będzie, a jednak był przymrozek. A dzisiaj lecimy z tym odchłaszczaniem buraków cukrowych. Technologia Conviso Smart, pół litra Conviso One. I leci jeszcze tutaj 1 litr Adpolon. Adjuwant czy tam olej. Jak to tak zwał, tak zwał. No ładnie dzisiaj pogoda, cichutko. Wczoraj mówię, pokazywałem jak tam wyglądają, w jakiej fazie są chwasty. Niektóre chwasty to już naprawdę są dosyć zaawansowane, bo no już pierwszy liść wychodzi właściwy, a reszta to tak w sumie no w liścieniach jeszcze jest, to także wydaje mi się, że jest odpowiedni moment na ten zabieg. Od siebu buraków minął już prawie miesiąc. Usiałem je 2 kwietnia, a dzisiaj mamy 1 maja, także miesiąc minął. No i tak to wygląda, buraki, jak się spojrzy gdzieś tam pod słońce, no to widać ładnie rządeczki. Także wilgoci mieliśmy dużo w kwietniu, bo ponad 50 litrów z tego co dzisiaj liczyłem rano. Albo 51, bo jeszcze dzisiaj nie patrzyłem w sumie ile wczoraj tam napadało wieczorem. Ale wydaje mi się, że lekko ponad 50 litrów jest w maju, już w tym kwietniu. No to naprawdę bardzo duży wynik. W ciągu ostatnich 2 lat w kwietniu mieliśmy w tamtym roku chyba 2 litry. A 2019 chyba był litr albo też 2 litry. Także nie ma co narzekać na wilgoć u nas. Podjadę bliżej, wam pokażę jak wygląda jęczmień, który był siany 26 marca. No wygląda ładnie, bardzo ładnie wyszedł. Tam dalej są buraki te pastewne zasiane, a nasiona, mam tam coś nagrane. Może ukaże się to
niebawem. No i tak to idzie, może tam może pojadę bliżej. Tam jest taka ciemniejsza ziemia, tam zawsze szybciej buraki wychodzą i chwasty. I pokażę tam jeszcze, jak to tam wygląda. No, sam jestem ciekawy tej technologii, czy ona faktycznie na dwóch zabiegach się skończy. No ja jestem raczej nastawiony, że i tak będę pewnie poprawiał trzeci raz i tak. Rzepaczki, nie rzepaczki pewnie u nas. Jakimś Safari albo Metamitronem. Ale to zobaczymy, może. Może? Może akurat? Będzie skutecznie? No widać, na tych górkach owsikowych już się teraz trochę cieplejsza ziemia zrobiła, już owsiki wyskakują, obie zgłuchy. Tak jak mówiłem w tym poprzednim filmie, czekam w pszenicy jeszcze też. Jeszcze jest do zrobienia T1 na tej nowej działce. To dzisiaj pewnie polecę na płucze opryskiwać. I w jęczmieniu jarem odkwaszczanie. Dwuliścienne, jednoliścienne za jednym razem od razu będę robił. No i też jakieś tam zrobi się pewnie T1 albo przeciągnę może ten. No zobaczymy, jaka będzie pogoda, jak będą wyglądać rośliny. Także na razie się rozłączę i pokażę wam tam gdzieś może tam bliżej łąki, takie ciemniejsze ziemi, tak lepiej pewnie buraki będzie widać. No, a na razie tyle. Dojdę dalej od tego ciągnika, żeby było słychać. Tak jak mówiłem, o, niektóre buraki są w takiej fazie. Tutaj mamy jakiś rdes już wychodzi, jakiś rzepaczek w fazie liścieni. Tu jest buraczek, tu jest buraczek, tu jest buraczek, tu jakieś tam jednoliścienne. Tutaj rzepaczek już widać, pierwsze dostaje liście właściwe. O, mamy tutaj właśnie i komosę białą. Są tutaj buraczki, no w takiej fazie są akurat te chwasty. Wydaje mi się, że to jest odpowiednia faza na ten zabieg. Ma być dzisiaj odpowiednia temperatura. Także o, widać te buraczki, o tu. No miejscami widać, że za głęboko przyszły te buraki i nie widać ich. O, ale powinno być dobrze. O, tu widać, że takie niektóre są, no jest tych rzepaczków dużo. O, tutaj jest komosa. Tutaj jakieś, o, na wierzchu ziareczko. Wiadomo, to stary siewnik to już nie jest taki idealny. No ale w tamtym roku coś urosło, w tym roku mamy więcej deszczu, także nie powinno. Tu jest bardziej taka, no taka czarna ziemia, tu jest taka, nie widać tego na filmie, to tak jak się orze czy tam. No i tak, o, tak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie skutecznie, także trzymajcie się, do następnego odcinka.